Cześć wszystkim, witam w nowej serii, a nią będzie Dangerous Adventure. Tą grę kiedyś oglądałem, ale niewiele z niej pamiętam, więc gram w to, tak jakbym gry nie znał. Ja trochę tam, w sensie kiedyś sobie to oglądałem, gra mi się spodobała, ale no, nie pamiętam wszystkiego, tak? Więc no, wchodzimy do gry. Mam nadzieję, że się ona Wam spodoba. Jest jeszcze druga część, więc jak będziecie chcieli, a ja będę w stanie ją nagrać, no to jakieś tam no, w komentarzach to możecie napisać. Teraz play. Nie wiem, czy nie za głośno. Mam nadzieję, że nie jest, że jestem ja głośny i gra jest głośna. Nie stwierdziłem tego jeszcze. Dobra. W takim razie play again. Tu jest do zapisu. To jest online safe, a to jest local safe. To weźmiemy local. To jest tak. Warfarera mamy. I przygoda nasza się zaczyna tu. Do znalezienia dwie skrzynki. Więc wejdziemy sobie do tego levelu, zobaczymy jak nam gra jak gra nam zrobi tu, jaki będzie tutorial od gry. Właśnie to jest tutorialek, nie? Mamy 100 HP, mamy 5 postaci, 5 postaci w różnych kolorach, pierwsze tarcze. Więc zobaczymy o co w tym wszystkim chodzi. Więc mamy tak, naszego przeciwnika, Impa. On ma 72 HP i 28 damage zada, jak nie trafi. On jest żółtego koloru, no to żółte kostki powinienem pozbierać. Tu jest nasza liczba ruchów, czyli mieliśmy 4, teraz mamy 2, to wszystkie żółte kolorki zbierzemy, ponieważ on jest żółty i kazało nam żółtymi atakować. Teraz tylko tu są fioletowe i niebieskie. Przeciwnik zaatakował za 28, ponieważ nie ma żadnych żółtych w tych, no to każe nam zrobić tarczę. Ok, no to zrobimy tarczę 60%. Ono atakuje co turę, nie? Ok, walnęło, ale tylko ile? 11 wrażeń, bo to było 60 z 28. 60% z 28. Mamy podka, który leczy o 50, to sobie go użyjemy. I teraz to jest tak. Jeśli nasz przeciwnik jest żółty, no to zielony i czerwony będzie zadawał połowę obrażeń. Ok. To w takim razie. Ok, dzięki. I teraz tak. To jest tak. Jak jestem. Mam czerwonego przeciwnika, to tak. Fioletowemu nic nie zada. Czerwonemu zada 100% tego damage'a, co będzie miał zebrane. Natomiast żółtemu zada połowę. Ok, załapałem. Czyli zielone i czerwone zadadzą połowę obrażeń. To połowę z 25 to jest 12,5, czyli na pewno zginę. I głównie jak zbierzemy, jak się tury skończą, to automatycznie atakuje. Mamy 6 golda, 5 expa i teraz mamy tutaj wejście. Tutaj wszystkie są drugiego levelu, ale to jest 14 levelu i raczej tam nie będziemy musieli iść. Jest coś typu nasza gra Dicey Dungeons. Tylko, że tam są postacie. Kontra kostka, tu jest. Tu też są kostki do zbierania, tak? I to od nich zależy, jaki damage, tak? W tym większym Dicey Dungeons też tak było. Ale jednak to nie jest to samo. Ponieważ jest czerwony, no to ja pozbieram sobie wszystkie czerwone rzeczy. Właśnie. A mógłbym wziąć ten niebieski czy żółty, ale więcej zada sam czerwony, bo i tak mam jednego typa, więc bo nie widzę, że sobie chyba zepsułem. Ale to weźmiemy niebieski, bo jego jest najwięcej. 50 plus 12, to jeszcze go nie pokonuję. Widzę, że tutaj jest liczba tur, za ile on się ruszy nasz przeciwnik. Tak? Jak go nie pokonam w tej turze, to za turę się ruszy. To są jakieś skale, jeszcze ich nie mam. Teraz możecie pisać w komentarzu, czy wam się gra podoba. Ja, mi się podoba, tak.
potrzebują kilka punktów. No to w sumie mógłbym pominąć turę, ale niestety tutaj takiej umiejętności nie ma. Ale dobra, tutaj już nie ma co zbierać punktów, wystarczy wolnić go za 15 i... Mamy 9 golda plus 5 expa. Difficulty 2. W sumie to wszyscy będą difficulty 2, już to zdążyłem zauważyć. Mamy teraz dwóch przeciwników, żółtego i czerwonego koloru. Bat, nietoperz bije po 14, natomiast pająk bije po 15. Czyli łącznie za dwie tury oberwiemy 29, jeśli ich nie pokonamy. Tu mamy tutaj czerwone, tu mamy więcej tego czerwonego. Dobra, no to mamy 55 damage dla niego i połowę dla tego, czyli bo żółty, czerwony w żółtego atakuje, nie? Połowę. A połowa z 55 to jest 27,5. Ponieważ tu nie zadaje połowy, no to trzeba zakończyć do pełnych. Ale to jest ogólnie 27 raczej zada mu. Skoro zada 27, to jeszcze potrzebujemy trochę żółtego i może zabierzemy te kostki żółte, bo one jeszcze zaatakują mi tego mojego czerwonego i może uda się pokonać kogoś. Nie udało się pokonać nikogo, ale w następnej turze mają gwarantowaną porażkę. Nie wiem, czy z tym będzie gwarant, ale w sumie mogę żółte tylko zbierać. Nie muszę zbierać czerwonych, chociaż patrząc na to, jak się to ułożyło, no to jednak potrzebowałbym jedna żółtego, to jest jeszcze zielony, więc czerwony potrzebuje jeszcze, to jest połowa, to jest 10, więc jeszcze 2 damage by się przydało. To zrobimy sobie w taki sposób. Zbierzemy to i zbierzemy to i chyba powinni polegnąć. No dokładnie, polegną. Więc jak na razie tylko na tutorialu mi zadali damage, a tutaj już tego damage sprzedałem. 10 expa i 11 golda. I tutaj jest właśnie ta informacja, o której już wspomniałem, że to jest trudniejsza walka. I tam nie radzą nam iść. Tutaj możemy wrócić, jak już będziemy mieli level 14 i będziemy w stanie pokonać tego przeciwnika. I to pójdziemy w takim razie do skrzynki, skoro nam tutaj gra każe iść. Jest tak. Skrzynka to się otwiera tak. Trzeba zbierać i zebrać tyle kostek, ile tu jest pokazane. Czyli tak, 3 niebieskie, 3 żółte, 4 czerwone, 3 zielone, 4 fioletowe. Dobra. Fioletowe już mamy. Niebieskie mamy, żółte mamy, mamy jeszcze 4 rudy, nie? To jeszcze... Aha, a jak ja mam zebrać zielone, skoro one nie są w ogóle obok siebie? Zobaczcie sami, są tu 4 kostki zielonego, nie? Ja tego nie zbiorę, bo te kostki zielonego są odległości od siebie, a nie przy sobie, więc... Sorry, ale trochę to nie przemyślałem, ale osobiście jest, że sobie tutaj tak kostki się rozwaliły, że ja nie mam jak zebrać tych 3 kostek. No to jest, co ja mogę? Sobie zbierzemy ten czerwony, tak? Ile? Jestem w stanie zebrać te 2 kostki. Tylko te 2 kostki, bo 3 nie zbiorę. No dobra. A nawet nie zbiorę tych 2 kostek, nie? Niestety, ale nie mogłem tego zebrać, bo te kostki zielonego mogłem zebrać 2, tak? A trzecia? A tam były 3 potrzebne. Więc pierwsza skrzynka się nie udała. No tutaj 72 kp na bacie i gigitka 12 hp. W sensie 12 życia. 69 hp, a to ma 72 hp. Oni są... Ten jest fioletowy, ten jest zielony. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę fioletowego. Zielony. Zielony. I teoretycznie fioletowy, bo fioletowy zielony atakuje i na odwrót. Nikt nie poległ, ale dostanę 12 damage. Pierwsze 12 damage poza tutorialem oczywiście, bo w tutorialu to było raczej ustawione, że dostanę damage. Następnie to, że dostanę... Sorry za ten kaszel.
26. Będzie, jeśli nie pokonam tych. Dobra, to zaczniemy od zebrania tego fioletowego. Ten fioletowy. Nie pokonam. Pokonam tego. A ten jeszcze nie polegnie. Zbierzemy te kostki. I jak zbiorę te kostki, to pokonam obu. Więc piękna. Kolejna wygrana. 10 XP, 14 i 14 golda. Chyba właśnie tak chciałem. Właśnie to chciałem powiedzieć. Chyba jest jeszcze jedna walka. Ogólnie ja nie możemy. Możemy się do tawerny. Ej, ej. Do tawerny się wróciłem, ale nie myślałem, że on mi tam. Nie. Jakbym sobie wyszedł, to najprawdopodobniej by mi się przygoda nie zapisała i bym musiał jeszcze raz tą walkę robić. Tutaj już mamy trzech przeciwników. I niestety, ale żaden kolor. Chociaż nie. Nie, żaden kolor nie atakuje. Ile? Żółty atakuje we wszystkim. To żółty się opłaca zbierać. Gotowy i niebieski nie atakują nikogo. To jest 77 HP, 14 damage'a, 15 i 14. Jak widać, Baty wziął po 14. To jest taki tylko pierwszy level tutorialowy, potem mogą być jakieś tam gigantyczne damage'y. Okej, no to z dłuższego wygadania, bo coś mi się wydaje, że za bardzo się rozgaduje. Się niebieski i fioletowy zaatakują tylko jednego. Ogólnie, jak jest trzech, to tak naprawdę zawsze każdy zaatakuje w kogoś na pewno. Jak są trzy podporki, no to zawsze każdy, chociażby w jednego zaatakuje, nie? No chyba, żeby było tak, że jest dwóch jednego koloru, no to wtedy jest inaczej. Ogólnie jest tak. Sobie jeszcze trochę czerwonego zbierzemy w takim razie. Wszyscy dostaną porówno chyba. Tak, porówno wszyscy dostali. I jeszcze tutaj mamy zebrania 41 obrażeń dla dwóch i dla jednego 47. Zbierzemy tutaj żółte. Zbierzemy te zielone. Zielony polegnie na pewno. Teraz jeszcze tylko żółtego ubić. Czerwonego niestety nie dam rady. Żółty i zielony leży. Czerwony jeszcze żyje. Jeszcze oderwę. Ale 14. Jest jeszcze git. Co nie mogę zobaczyć, ile oni biją za kostkę. Ale sorry, że mi to poruszyło ekran, ale na szczęście wyrównało od razu. Czy potrzebujemy 30 damage'a dla siebie? Właśnie, jak ja mam 40 damage'a zorganizować? Nie zorganizuję ci w tej turze, niestety. Ale widzę, że wszyscy dostają 5 damage'a za kostkę. Okej. Dobra. 15 XP i 21 gold. To zobaczymy, na co możemy ten gold wydać. Możemy wyjść, bo jest wejście otwarte. Pokonaliśmy wszystkich tam. Biegło jeden, drugi, trzeci, czwarty, pięć etapów było do pokonania. Tutaj mamy teraz Warriors. I teraz trzeba mi każe rozdać plus jeden damage. Zrobimy to, skoro nie mogę nic więcej. I tutaj jest napisane, no, wszyscy mają po 20 leczenia. 5 damage od kostki, a ten ma tutaj 6 damage od kostki, bo mi gra kazała ulepszyć. Tutaj jest napisane, ile mam ja expa, a ile potrzebujemy do następnego ulepszenia 56 expa. Więc jeszcze potrzebujemy ile? 56, no, 56 się dzieli przez 7, więc 49 ekspresji przybyłem. Okej. Sobie zbierzemy tak. To jest jeden damage. To jest jakaś specjalność, więc to może sobie ujdziemy przez damage do specjalności. Nie widzę, że to są jakieś duże bonusy właśnie. To jest mój.
Za ekspa się rozdaje po prostu punkty. I to u każdego pojedynczo. Tutaj jest jakaś specjalność Ability Angel i Ability French. Ona ma tutaj Collector of Gold. Tutaj ma Paralysis. On ma Summoner. I co tu jeszcze jest takie odróżniające się? To Crushing Blow, ok. Crushing Blow masz. Myślę, że pójdziemy pod ten tutaj. Teraz tak. On tutaj ma Repainting i Rain of Arrows. Pójdziemy sobie tutaj. Każdemu chyba zwiększy ten jeden damage. Tylko nie tobie zwiększy leczenie. Jest to 5 życia więcej. Treatment tu jest i to jest healing. Czyli z jednego się leczę, a z drugiego nie wiem co. No plus 1 damage, czy ile to jest? To jest 5 i to jest 5. To zwiększmy, żeby było porówno. Dla każdego po jednym damage'u, a ewentualnie przy następnym levelu po prostu się zwiększy. Jakoś inaczej. Widzę, że ten maś u każdego jest 56. Nie. Ten exp jakoś jest nierówny. Tu jest 11 exp zostało, tu 10 exp zostało, 11. A u naszego tej tych dwóch tutaj jest 7 exp. Jakoś tu tutaj gra inaczej. Ale tutaj mogę sobie ulepszyć naszych. To jest tak, Antres to jest ten z łukiem. Warrior to jest ten niebieski, ten jest zielony, ten jest niebieski, to jest barbaryn czerwony, Thief żółty i Wizard, czyli Wizard i Warrior mają po 7 exp. Jeszcze nie wiem jak ten exp jest zbierany. Plus jeden atak mogę się dać, jeśli nazbieram 150. Tutaj widzę jakaś lista, to pewno jest napisane jak zrobiła upgrade. Okay. Mam 10 many, to będzie 10 many do każdego koloru. To jest 10 za 2 razy atak. Nie wiem o co chodzi. Dobra, to jest, to mogę sobie otworzyć skrzynkę po prostu, a nie bawić się z tymi kostkami. To jest podwójny damage, podwójny atak. Tutaj przeciwnicy mają dodatkową turę chyba bez ruszenia. To jest 50% więcej expo. Tu jest 100 damage dla wszystkich. Tu jest refresh the battlefield, nie wiem o co chodzi. Chyba są te wiekle psydry. To wiem, że spowalnia to. Czyli że ja będę miał dodatkową turę. Nie wiem. I tutaj leczy się o 50. Myślę, że jednego sobie mogę kupić potkę i będę miał 50 życia więcej, jeśli to będzie potrzebne. Tutaj mam jeszcze jakąś książeczkę Dreams. Ok. Jeśli 2200 zbierzemy, mamy plus 1 Pitcher Hero. Tu jest ile? 2400. To jak sobie zbieramy golda na któreś z tych, to mam ten bonus, który jest tutaj zapisany. Jest plus 10 expo, to jest 10% golda więcej. To jest jeden step, jeden ruch więcej. To chyba chodzi o to, że jak mam 4 możliwości na kliknięcie w jakieś tam kostki, to tutaj będzie 5, tak? I tutaj mam 50 leczenia. Nie, 20. No plus 20 leczenia czy życia. W każdym razie wejdziemy do Warfarera. Mam drugi level. Do tych level by było. Gdyby był trzeci, piąty, czwarty, piąty, szósty, siódmy, nie wiem, zobaczymy. Myślę, że zrobię sobie jeszcze w tym odcinku drugi i trzeci level. Teraz zobaczymy, jak wygląda to na tym stole. Na tym stole dalej. W każdym razie mamy drugi level. Ok, mam. Teraz tutaj, jak to jest? Uuu, 18 level. Nawet mi się nie śni, żeby tam iść. Nie ma co iść się trudzić z przeciwnikiem, skoro i tak go mogę nie pokonać, tak?
Ale widzę, mamy żółtego i zielonego. Mamy tutaj żółtego, trochę zielonego. Żółtego więcej zbiorę. I troszkę fioletowego. Gdzie jest więcej? Tu jest ile kostek? Tu jest kostek 6, tu jest kostek 5, tu jest więcej. Nikt nie ruszy, ale w następnej turze ruszą, jeśli ich nie pochłonamy, a widzę, że nie jestem w stanie pochłonąć wszystkich naraz. Jak zbiję to będę miał dużo czerwonego. Przy okazji będzie atak niego. Za 24. To jeszcze 6 damage'a potrzebuję. To mamy tutaj. Tego już nie ma. Jeszcze tego trzeba ubić. Ale nie zrobię tego w tej turze. Chociaż zrobię, bo... No właśnie. Właśnie żółty atakuje przecież zielonego. 10 expa i 12 golda. Pytanie, jak ten exp jest rozdawany pomiędzy nich? Tego jeszcze nie wiem. Ewentualnie po prostu, jak koło zbiorę kostki, no to jakoś się tam exp mi nalicza. No tu mamy już potem coraz mocniejsi są, ale ja takie duże damage zadaję, że mogą sobie mieć tyle HP. Ale jest fantazm, którego jeszcze nie było. Czerwony zbierzemy, tu czerwony, tu czerwony. Polecimy w tej turze tylko czerwony. Wszyscy mają mocny damage. 14 razy, okay. Tu jest sporo niebieskiego, to się opłaca zebrać, w tym razie, że tego nie ma i tego też za chwilę nie będzie. Sobie zbiorę trochę kostek ty. I ty. No i tak 90 HP wystarczy, nie? Na obydwu jednego hita. To oni atakują kolejny. Jest jeszcze, są dwie walki i miejmy nadzieję, że ta skrzynka, która tam stoi, będzie dla nas możliwa do otwarcia, a nie, że się kostki ułożą tak, że je nawet ich nie mogę złączyć. Zielony, fioletowy i żółty. Czyli najmniej roboty zrobi mi niebieski i czerwony. A to mogę się uprzeć na tego fioletowego. On we wszystkich atakuje. Sobie jeszcze zbierzemy więcej tego damage'a dla fioletowego. Bo tych kostek było więcej. Widzę, że teraz czerwony się włączył. A przynajmniej fioletowego nie ma. Bo teraz możemy polować na zielonego i żółtego przy okazji. W sensie. Prawie jedną osobę. Zbierzemy na razie sam żółty. Okej. Ten jeszcze będzie żył, ale w następnej turze. Ja oberwę i oni zginą. 14 i 15, dobra. Oni te pazury mają mocne. Jak zadadzą damage. Ile czy mocno tego nie ma. Też potrzebujemy trochę punktów i nie ma obydwu. W sumie zielony jest dalej z punktami, więc może mu trochę nazbieram, bo może za to dostanie jakiegoś ekstra. Bo dalej nie wiem, jak oni tego ekstra rozdzielają pomiędzy nimi. Ja ogólnie widzę, że to rośnie od ilości, jaką dam, od ilości kostek, a damage rośnie od tego tam mieczyka, który był przy ich postaciach. Tak. Jak sobie wezmę to, tutaj wzrośnie dwa. Ogólnie wziąłem żółty, ale bardziej by się przydał czerwony. Ale akurat czerwony tak jest porozsypywany w tej planszy, że no nie zbiorę ich takiej ilości, jakbym chciał. Tylko żółty zbiorę. Dobra, żółty jeszcze raz. Właśnie. Który go. No te wezmę, bo czerwony we wszystkich atakuje. Może i po 6, ale niech będzie coś. Tak. Zawsze te 6 damage'a mniej ma. Ten na górze zaatakuje. Teraz tak. Zielonego jest dużo, tylko zielony w jednego atakuje. A sobie wezmę tylko po to, żeby te punkty tutaj mieć.
Zbierajmy jednak niebieski, bo niebieski dwóch atakuje, a widzę, że tych kostek jest sporo. Nie pokonał chyba. Też nie pokonał kogoś, nie. W następnym turze już teraz raczej nie zginę, nie? No bez przesady. A przecież miałem podcast. Ale nie wyliczyłem, że oni mają damage i dewani, żeby mnie pokonać. No właśnie, i taki szczegół może kosztować później przegraną. Taki szczegół. I teraz widzę, że jakbym teraz komuś dał życie, a to bym miał 5 życia więcej, to bym dalej żył, nie? Ale. No wiecie, nie zawsze można przewidzieć taki rozwój akcji. W sensie w tej grze, no to mogę przewidzieć, bo widzę, że wiem, ile oni zadadzą do mecza. Żółty zbieramy. Fioletowy, fioletowy. Okej, okay, teraz trzeba ich mocniej pokonać. 50 życia jeszcze. Tego życia nie z im tego życia nie zabiorę w tej górze. Czy zabiorę? Jeszcze trochę żółtego wziął, to bym zabrał ich, bo to życie, więc tutaj 48. Okej, okay, mam ich. Pierwszy dużo. Jakiś tam eks. Chyba ten eks za porażkę też się naliczył, ale jeszcze tego nie wiem. Teraz tylko nie dać się rozwalić. Zacznijmy jednak od co jest bardziej opłacalne. Czerwony i niebieski to. Dobra, zbieramy te kostki, zbieramy te kostki, te kostki. I ten niebieski. Trochę tam damage'a dostaniecie. Tutaj ten nie zaatakuje. To teraz będę wiedział, że musiałbym, powinien pilnować tego, czy mnie nie pokonują, tak? Właśnie, pokonać tego jeszcze. Właściwie zebrałem zielony, a zielony nikogo nie atakuje. Okej. Okay. Jeden leży, drugi nie. 19 damage dla mnie? Nie, 16. 7 punktów jeszcze potrzebujesz. 7 życia masz, to dziś już to 7 życia zejdzie. Jeszcze sobie jakieś tam kosteczki pozbieramy. Żeby tura zleciała. Ok, 14 i 16. Teraz mam tutaj tych przeciwników. Jeszcze nie ci mnie pokonali, ale ci następni. Niebieskiego jest tyle, że aż mi szkoda go nie wziąć. Tym bardziej, że jakiś tutaj. Jakieś tam. Nie, jakieś coś mi wyskoczyło za zebranie tych punktów. Zielonego. Jezus. Zielony atakuje we wszystkich. Co oczywiście zbieramy. Szkoda, że tego niebieskiego tyle wziąłem, a tylko jednego mógł atakować. Zielony. To tylko zielone pozbieram, bo może właśnie zbieranie zielonego spowoduje, że pokonam ich w 100%. Bo 50 damage'a będzie dla każdego. I dlatego na dole 108. Okay. Nie idę tam, bo nie wiadomo, jak się skończy ta walka. Później, jak będę miał 18 level, to mogę się tu wrócić. Teraz nie polegnę. Oni teraz mi zadadzą razem 70 damage'a. Okay. Zbieramy te punkty, chociaż czy ja dobrze zbieram? Nie wiem. Chyba nie, bo czerwony powinienem, ale zacząłem żółtym. Zbierzemy jeszcze trochę niebieskiego. I zbierzemy sobie co? Ale sobie zbierzemy czerwony. By każdy dostał 100% damage'a. Jakieś 100%. I teraz tak, żółtym widzę, że mogę cię ubić. Czerwonego może i niebieskiego, pierwszego nie atakują w tej turze. Zacznijmy, i to jest też szczegół, na który należy zwracać uwagę. Kto atakuje w tej turze? To jest właśnie jest szczegół, na który trzeba zwracać uwagę. Kto atakuje w tej turze? Tak, czerwonego nie będzie, a niebieski jeszcze będzie żył. W następnej turze nie będzie nikogo. Więc
Tym razem mnie nikt nie ubił. No ale wtedy, no niestety, ale te kostki się nie zbyt fajnie ułożyły. Tak, potrzebuję jeszcze dwie kosteczki, więc mamy. Tak, i tak. I mamy wygraną. Teraz jeszcze smyczkę pokujemy. Pójdziemy do trzeciego levelu i na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Teraz tylko, czy mam możliwość zebrania wszystkich kostek? Z fioletowymi nie jest zbyt kolorowo. Ja mogę tutaj zebrać 2 i tutaj 4 i tutaj 3, dobra. To mamy tak 3, 3, 3, 4, 3. Okej. Teraz tylko spojrzeć, czy coś mi się nie zepsuje. Zielone widzę tutaj. Dobra, widzę wszystko. Zacznijmy od niebieskiego jednak. Przecież ja mam tu zielony, a fioletowy chyba bardziej się martwiłem. Ja mam 6 ruchów, to jestem w stanie tu zrobić. Okej, okay. Mamy w końcu, mamy pierwszy skrzynkę, 197 golda i możemy wyjść, 54 życia nam zostało i mamy zrobiony kolejną przygodę, kolejny level, tak, 343 golda i sobie najpierw rozdamy te punkciki. Widzę, że tych punktów jest dwa razy więcej, nie, 56, podwójne 56 razy, czyli nie jest 128, nie? Zaraz to mogę wyjść w teatr, ale dla mnie jest 56. 56 plus 56 to będzie 112. Więc jest podwójnie. Teraz sobie może odblokujemy jakąś specjalność. Może odblokujemy to. I teraz tak, co? Tutaj może tego golda, co? To sobie weźmiemy ten Anger, nie wiem co on oznacza. 78 do następnego. I znowu te punkty są jakieś takie dziwnie liczone, nie, jeszcze nie wiem jak, czego one zależą. A ten Magdonik może sobie jakieś życie w tym treatment, nie wiem czy to będzie fajne. Pójdziemy po leczenie, żeby mieć trochę więcej życia. I tutaj sobie zbierzemy jakieś fajne rzeczy, a może najpierw polepszymy kogoś. Maga tym razem nie ulepszałem, to jemu zwiększymy damage. I teraz jest 300 następnego ulepszenia. To jest pierwszy za to, że ulepszyłem. I weźmiemy tutaj pipa. No to może jeszcze sobie kupimy kłopotkę. Będziemy mieli 100 HP w zapasie. I tak jak mówiłem, idziemy do level numer 3. Myślę, że nie powinienem go przegrać bez takiej niezauważonej porażki dla ciebie. Tak. Ok, mamy 105 życia. Teraz mamy tutaj 9 level. Niby jest niski, ale coś mi się wydaje, że to jest jakieś 15. Tylko gdzie on prowadzi? Level bym zobaczył sobie, gdzie on prowadzi. Okej, mamy ten damage dla naszych przeciwników i w tej turze powinni polegnąć. Jeśli bym chciał pokonać niebieskiego, to ja bym musiał jeszcze jakieś punkty zebrać i to najlepiej niebieskie. Okej, mamy ich. Okej, mam kolejne XP, kolejne goldy. Ja bym, mnie interesuje ten przeciwnik. No właśnie. Coś mi się wydawało, że tu jest jakaś pochmurka. Że niby z 15 level, ale ludzie tam nie idą, bo nie chcą walczyć z 15 level. No to proszę. 300 golda. Więc jak widać, opłaciło mi się tam iść. Bo jednak nie wiem, czy mi się opłaca iść tam do góry. I widzę, że nasz przeciwnik, ten tutaj, Gigitka, ma jakąś specjalną moc. 5 życia, jeśli ruszę jego zakażony kostką. Będziemy próbować nie ruszać twoich kostek, skoro je zakażasz. Weźmiemy zielonego, bo jego jest więcej. Przecież tu był jeszcze fioletowy.
Ale zielony jednak atakuje żółtego. O, żółty jeszcze atakuje w tej dwójce, chciałbym zauważyć. I teraz właśnie jest 5 życia za jego zatrutą kostkę. Weźmiemy to. Trochę żółtego chcę zbierać, w sensie fioletowego. Ale niestety nie pokonał mnie obu. Nawet jak zbiorę dwie kostki, ewentualnie trzy zielonego, to jest 18 życia, czyli po 9 dla każdego, tak? To nie pokonuje ich. Dobra, żółty leży, ale fioletowy jeszcze będzie potrzebował 14 damage'a. Chyba mógłbym wbrać tą tarczę, ale jakoś nie jestem kimś, kto by się chętnie bronił, tak? Mam dwa punkty, 14 idealnie, teraz potrzebujemy stracić tura. Bez tracenia życia najlepiej. Bo 5 życia czasem nie może zabrać. Nawet te 5 życia może czasami kosztować przegraną. Dwa razy więcej w niego wcisnąłem. 16, 15 znowu. Mamy kolejne 3 walki. Ostatnia walka prowadzi do jaskrzynki. I ogólnie, jeśli nie wygram tego levelu w tym podejściu, to już kończę odcinek bez przechodzenia levelu trzeciego. I ogólnie, muszę pamiętać, że są tu potki, nie? Może czasami ten potek może mnie uratować, nie? Mamy żółty, tu mamy czerwony, tu mamy zielonka. I trochę pilotowego. Każdy zostanie obrażony, ale niestety bądź niestety. Zielony i żółty najmniej zadali. Odpowiedniego. Z 70 damage'a raczej nie zadam nikomu, więc teraz pytanie, czy oni mnie ubiją. 32 plus 14 to jest 32 plus 14. Po ich ataku będę musiał się wyleczyć na pewno. Więc no. Niech ta tura mi zejdzie, niech oni mnie zaatakują, bo oni na pewno nie ubiją 77, tylko 32 plus 14, to jest 46. Ogólnie niepotrzebnie zbieram ten żółty, bo on akurat atakuje w jednego. Zielony mnie też niepotrzebnie. Niby tam pokonać mogę teraz. No widzę, że mogę pokonać po niebieskiego, ale to jest idealnie, żeby każdego pokonać jednym kolorem. Ale teraz potrzebuję się wyleczyć. Mamy idealnie ekspy tych punktów. Sobie zbierzemy jeszcze trochę zielonego, żeby naładować wcześniej czerwonego, bo jego jest mało. Powinienem pokonać wszystkich. Właśnie jestem zdobytką tego czerwonego. 23 i 25. Tutaj jeszcze jest. Są dwie walki. Jedna walka. I znowu jest tutaj. Nie, wtedy był czerwony. Teraz jest zielony. Kogo mi się opłaca tutaj zbierać? Fioletowego. Akurat fioletowych jest najmniej. W sensie te fioletowe są tak ułożone, że akurat szkoda je zbierać. Zebrałem jakieś tam punkty. W następnej turze mnie nie pokonają, bo raczej nie zadają 80 obrażeń. No nie, zadają 36. O, 46 łącznie. Fioletowy sobie pozbieramy, skoro na fioletowym mam bazować. Jeszcze tutaj trochę czerwonego weźmiemy, chociaż w sumie on atakuje w jednego, więc może będzie idealnie, żeby pokonać. Nie. Jeden HP mu zostawał. Jeden HP. Jeden hapek, a mógłbym nie obierać tego. 16 obrażeń. Jakbym go pokonał, to by było 16 obrażeń mniej, ale. No właśnie. Teraz tutaj mam zebrane punkty. Za 35 punktów mogę użyć tego. Tutaj za 35 punktów i tutaj za 25. Ten tutaj to zbiera golda. Ten tutaj to zadaje 30 obrażeń. Niby mógłbym testować jego użytek, ale w następnej walce, bo oni tutaj zginą bez jego ingerencji. Jeszcze potrzebuję tutaj dwie kostki, jakieś tam niebieskie.
ale mamy dużo punktów. Już mamy trochę expa i trochę pieniążków. A co powiecie na pójście na walkę z 9 levelem, co? Nie, niestety to. Dobry pomysł. Ten mi zaatakuje i mi zatruje. Ale macie te 30 damage'a. Pokaż strzałku, co potrafisz. 35 punktów straciłem. Ale za 30 damage'a mniej. A sobie weźmiemy leczenie, w razie czego. Chociaż nie wiem, czy potrzebowałem. Może byłbym w stanie pokonać jutro, ale dla bezpieczeństwa mam to leczenie. Jeszcze mają jakieś tam obrażenia. Teraz ja będę miał obrażenia, jeśli to jest tak, 10 damage'a za od kostki było 6. 10 za 24 tego, tak. W sumie jest sens wziąć 10 obrażeń za to, żeby pokonać tego typa. Jeszcze potrzebuję trochę tych. Czy ja pokonuję go? 48 plus 6, idealnie. Sobie zbierzemy się trochę żółtego. Każdego będzie atak. Tego niebieskiego będzie idealnie. Niestety czerwonemu trochę zabrakło damage'a. W tej turze powinienem pokonać bez względu na to, jak to się ułoży. Tylko nie kosztem życia najlepiej. Pokonujemy już czerwonym wszystkich, więc jedyne co potrzebuję to, nie wiem co, mogę sobie żółty zebrać i mogę sobie zebrać zielony. A i tak pokonywał żółty obydwu. Jeszcze sobie chesta weźmiemy, jakieś tam dodatkowe pieniążki. Ale tamto zejście do 15 levelu to musiała być jakaś podpucha, skoro jeszcze pokazywali, że tam trzeba walczyć, nie? I jeszcze ta, to była właściwie taka, bo to był 15 level nieprowadzący nigdzie. Więc jakby ktoś nie był taki ciekawski, no to by raczej tam nie zebrał tych kostek, nie wszedł tam. Ja byłem ciekawski i strzelam tam. Tak, strzelam. Się dowiedziałem to, co się dowiedziałem. Cztery punkty. Trzy. Niebieskiego nie potrzebuję. Czy jestem w stanie w pięciu ruchach zebrać te kostki, bo widzę, że... Znaczy jestem w stanie. Czerwonego i zielonego będę musiał kliknąć razy... Mamy tak. I w sumie tylko czerwony potrzebuję, więc mamy to. Jeszcze jeden wróg w zapasie miałem, ale 218 golda zebrałem. Więc wszystko w tym odcinku. Teraz tylko zobaczymy, gdzie leży czwarty level. Rozdamy punkty i powiem wam cześć. Tylko dwie skrzynki zebrałem w pierwszym levelu, niestety te punkty wtedy się ułożyły fatalnie. Jeszcze ulepszymy tych tutaj. Myślę, że najpierw jest sens ulepszać każdego, a później kupować tam jakieś potki. Chociaż mogę sobie potki pokupować, bo one są tanie. To też jest niby tanie, ale to jest jeden ruch, ale raz na walkę. Teraz mam tutaj wszędzie 7 żyć, 7 tego damage'a, bo ulepszyłem im te bronie. To jest tak, gdzie by się opłacało iść tego summonera. Ten summoner nie wiem co robi. Ale możemy sobie na przykład zebrać trochę więcej życia, co? Zbierzmy tym razem życie w tę stronę, bo tu jest coś fajnego. O, jeszcze raz mogę. I sobie to od razu odpakujemy. Tutaj też mogę dwa razy, bo 78. No to w takim razie weźmiemy tą rzecz i weźmiemy życie. 10, jak dobrze. Teraz tak, tu jest fight. No, od razu pójdziemy tutaj. Ewentualnie życie gdzieś tu jest fajne, jakiś bonusik. 10 jak najbardziej. Wtedy teraz nie będę musiał podków używać, jak mam tyle życia. Gdzie tu jest jakiś bonus życiowy? Tutaj.
się może później przez życie i będzie jego więcej. Albo tutaj. Reign of Arrows będzie zwiększone. Nie, pójdziemy po życie pierw. Na następnym levelu sobie zbierzemy tamto. Bonusik piękny. No to te punkty wszystkie wydałem na... A nie, właśnie ma ekstra zabrakło. Dobra, w każdym razie mamy sporo życia. Więc łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego filmu. Jeśli macie jakieś uwagi co do tego, jak mnie słychać, to piszcie o tym w komentarzach. Bo ja nie wiem, jak ocenicie głośność gry i głośność moją, tak? Czy przypadkiem nie przekrzykuję gry? O, jest taka opcja. Więc do następnego odcinka, który jest chyba jeszcze w tym miesiącu, ale nie wiem kiedy. Sobie za chwilę wam powiem. Wejdę w harmonogram i wam powiem, kiedy następny odcinek. Może kogoś to interesuje. Ok, mamy harmonogram. Dangerous Adventure. Kolejny odcinek jest 27 listopada. Więc do następnego i cześć!